8 lutego przed budynkiem Komisariatu Policji w Chęcinach miało miejsce uroczyste przekazanie kluczyków do nowego radiowozu marki Skoda Yeti z napędem na 4 koła. Został on sfinansowany z budżetów dwóch samorządów – gminy miasta Chęciny i gminy Sitkówka-Nowiny oraz Komendy Głównej Policji. Jak poinformowano podczas uroczystości przekazania nowego, oznakowanego policyjnego samochodu, ma on napęd na 4 koła i kosztował blisko 84 tysiące złotych, z czego koszty po połowie pokryła Komenda Główna Policji oraz samorządy dwóch gmin, które przekazały po 21 tysięcy złotych. Do Państwa. Jest to samochód Skoda Yeti, napędy 4 koła. Oczywiście taki samochód jest bardzo potrzebny w policji z uwagi na to, że takie komisariaty terenowe posiadają tereny leśne, jak i polne. Bardzo będzie ułatwiony dostęp do tych miejsc, szczególnie z uwagi na to, że często zdarzają nam się też zaginięcia osób, jak i poszukiwanie osób zaginionych. I dzięki takiemu pojazdowi napęd na 4 koła będziemy mogli dostać się w te trudne tereny i zapewni nam prawidłową pracę, tak? Komisariat. Uroczyste przekazanie kluczyków do nowego oznakowanego samochodu odbyło się przed budynkiem Komisariatu Policji w Chęcinach. Klucze do nowego radiowozu odebrał podkomisarz Łukasz Sarna, komendant Komisariatu Policji w Chęcinach. Klucze przekazali przedstawiciele dwóch samorządów, burmistrz gminy miasta Chęciny Robert Jaworski oraz wójt gminy Sitkówka-Nowiny Sebastian Nowaczkiewicz, a także komendant miejski Policji w Kielcach, młodszy inspektor Artur Bielecki, który podkreślał, że dobra, wzajemna współpraca samorządów z policją to przede wszystkim wzrost bezpieczeństwa mieszkańców. Proszę powiedzieć, jak pan ocenia współpracę policji z samorządami gminy Sitkówka-Nowiny i Chęcina? Znaczy, globalnie podsumowując, jest bardzo dobrze, bo ta współpraca się układa na wysokim, myślę, jest poziomie. Jest zrozumienie z jednej i z drugiej gminy do tego, że bezpieczeństwo jest wspólnym dobrem, że ta współpraca musi polegać na tym, że czasami potrzebne są i nam środki, i my również dajemy ze swojej strony większą liczbę do zabezpieczenia policjantów. Jak tu pan wójt, pan burmistrz wspomniał, również te pieniążki idą na dodatkowe służby ponadnormatywne, czyli jest więcej policjantów na terenie tych dwóch gmin. Myślę, że jest to pozytywne. Na relacja wspólna dla dobra wspólnego mieszkańców, którzy tutaj mieszkają. Przyda się ten samochód? Jak najbardziej. Mówię to, co wspominałem wcześniej. Ten samochód ma napęd na 4 koła i o takie nam auto chodziło z uwagi na to, że są tutaj tereny i zielone, leśne, gdzie samochód osobowy niestety nie spełnia naszych wymogów i oczekiwań, bo czasami było tak, że wjeżdżał i już nie wyjeżdżał, bo uderzył miską olejową o korzeń i auto zostało nam w lesie. Samorządy obu gmin, zarówno gminy Sitkówka-Nowiny, jak i gminy miasta Chęciny, od dawna wspierają finansowo Komisariat Policji w Chęcinach, który swoim obszarem obejmuje 3 gminy – Chęciny, Sitkówka-Nowiny oraz Piekoszów. Jak podkreślał wójt gminy Sitkówka-Nowiny Sebastian Nowaczkiewicz, to nie pierwszy samochód przekazany przez samorząd na rzecz chęcińskiego komisariatu. Gmina Sitkówka-Nowiny wspiera Komisariat Policji w Chęcinach, ponieważ należy też tutaj do tego terenu. I to chyba nie pierwszy samochód przekazany w tym momencie? No nie, 2 lata temu też był zakup samochodu z dofinansowaniem z naszej gminy. W tym roku jest, w zasadzie to jest ubiegły rok, zostało to zrealizowane i został zakupiony nowy samochód Skoda Yeti. Nasza gmina dołożyła blisko 21 tysięcy na zakup tego samochodu. No ale też wspieramy policję, komisariat w Chęcinach poprzez dofinansowanie na służby ponadnormatywne, więc no tutaj też jest taka współpraca i wspieranie policjantów w ich takiej codziennej pracy. Nowy terenowy radiowóz, o jaki wzbogacił się Komisariat Policji w Chęcinach, z całą pewnością nie tylko zwiększy komfort pracy funkcjonariuszy policji, ale przede wszystkim będzie służył dla dobra społeczeństwa.